No hejka, hejka, witam w nowym tak zwanym roku, co jest oczywiście bardzo zabawne zawsze, za każdym razem. I chciałem wam polecić dość fajny serial. Witam piratów i piratki. Tutaj piracki sygnał na oceanie absurdu. Z tego co wiem, to on jest chyba na Disneyu, ale jak ktoś nie ma Disneya, to jest taka strona wizjer.pl się nazywa chyba. Albo można znaleźć na torrentach i tak dalej. I myślę, że to jest dość taki pozytywny na tle tego wszystkiego, co jest wrzucane najczęściej. Obyczajowy, z nutką adrenaliny, jak to w kuchni. Fajnie zagrany, naprawdę fajnie. Myślę, że fabuła też jest dość ciekawa. No i co jest ważne, dość realistycznie oddaje klimat tak zwanej kuchni. Bo tak naprawdę gdzieś tam ta ekipa jest zawsze najważniejsza. Myślę, że największa magia jest w pewnym sensie, która przekłada się na jedzenie, jest właśnie, rodzi się z ludzi po prostu, którzy to robią, z ich pasji, oczywiście umiejętności też, no bo to jest istotne, tak? No ale naprawdę ten serial w doskonały sposób ukazuje pewną dynamikę, jakby szaleństwo, można powiedzieć, kuchennego życia. No i takie dedication, tak? Takie poświęcenie po prostu się temu. No ale też opowiada historię współczesności, tak? Tego madnessu, tego szaleństwa. Kuchnia jest doskonałym przykładem tego, ponieważ zrobiliśmy z tego po prostu w pewnym sensie patologię. I ta kuchnia masowa, restauracyjna, kuchnia profesjonalna, to ja mówię o tym od zawsze, stała się właśnie takim wymiarem w pewnym sensie tej patologii. Tak jak wszystko wokół, tak nastawione na szybkość, wydajność, opłacalność, etc., etc. I gdzieś tam na końcu jest właśnie ta radość z przygotowywania po prostu czegoś dobrego dla innych. I myślę, że ja w to gotowania, bo to jest mój sposób na zarabianie pieniędzy, po prostu gotowanie, żyję z tego i jestem, no nie chcę powiedzieć dumny, bo to może za duże słowo, ale myślę, że jest to uczciwa praca i potrzebna praca. I wolę to niż sprzedawanie się w tak zwanych prostytucjach, w tak zwanych mediach. No i też jest to związane z żywiołem ziemi, z pracą w analogu, tak? Jest to bardzo kreatywne z drugiej strony, ponieważ na wielu poziomach musimy w tym uczestniczyć. Uczestniczy w tym nasze ciało, uczestniczy w tym nasza wyobraźnia, nasza energia, uczestniczy w tym nasz umysł i co najważniejsze, koniec końców, robimy to dla innych. I mamy tutaj bardzo ciekawych bohaterów, ponieważ ja osobiście w kuchni spotkałem bardzo ciekawych ludzi. W pewnym sensie to są renegaci, outsiderzy. Kuchnia ma w sobie ten pierwiastek ognia, przede wszystkim też dużo gniewu, ponieważ ludzie, kucharze pracujący w kuchni, no dealują z czymś takim i jest tam bardzo wysoko wibrująca dynamika i odrobina szaleństwa, czasami nawet nie odrobina. Czasami to bazuje na pewnym takim madnessie, że tak powiem, ale to w tym wszystkim właśnie jest ten drive, to coś, co po prostu no, daje tego kopa, no, daje coś, co tylko restauracja w pewnym sensie może dać, tak? Więc ja myślę, że postacie w tym filmie są doskonale napisane, odzwierciedlają no to, co przez lata zauważyłem w tych kuchniach. No i w pewnym sensie też taki dla mnie wniosek z tego filmu to jest to, że no cóż, jeżeli mamy chaos w sobie, ten chaos po prostu staje się naszym światem i wnosimy go do świata, tworzymy ten chaos i w nim musimy funkcjonować, więc trochę ten film jest też o tym, jak to rozpoznać, okiełznać, jak to ułożyć, ale przede wszystkim jest o relacjach. Myślę, że to jak zwykle jest najważniejsze i naprawdę fajnie jest to w tym filmie pokazane. No i dodatkowo, czego brakuje we współczesnym kinie, no jest to taki obyczaj po prostu. Obyczaj ostro rozpędzony, który ukazuje, to chyba się dzieje w Chicago, z tego co pamiętam. Mamy tam postać gościa, który po prostu brylował w Nowym Jorku po restauracjach, uznany ziomek tak zwany, który musi wrócić i rozpocząć pracę, rozpocząć prowadzenie restauracji. W zasadzie od niego zależy przetrwanie tego miejsca, który dostał w spadku po bracie, który po prostu się wylogował z tej rzeczywistości, więc myślę, że fabuła jest dość ciekawa. No co prawda są krótkie odcinki, ale to nie przeszkadza i naprawdę fajnie się to ogląda. Zatem myślę, że jak nam brakuje czegoś takiego pozytywnego, bo ten film w gruncie rzeczy jest pozytywny, jest zabawny, no jest po prostu świetny. Więc polecam go bardzo serdecznie. Myślę, że
na pewno nie jest to zmarnowany czas. Myślę, że to jest naprawdę dobry serial. Ściskam Was, strzałeczka i wszystkiego dobrego w nowym roku.